wam dzisiaj wizualnie ta gra to jest Shadowrun Chronicles of Boston. Lockdown. Medalowe rączki, tak wyglądają w tej grze implanty. Bardzo fajnie, że je widać. Podoba mi się to i szczerze powiedziawszy, Wizu popiera ten proces. Znaczy konkretnie nie wszczepienia sobie implantów. To prawdopodobnie będzie krótki filmik, dlatego że dostanę baty, ale zanim dostanę te baty, muszę powiedzieć parę rzeczy. Pierwsza jest taka, że ostatnie nagranie z zeszłego tygodnia było na temat laga, na temat problemów, jaka ta firma ma. Dla mnie ten problem został rozwiązany wczoraj, przedwczoraj, czyli dla was jakieś 2 tygodnie temu, czyli filmik był spóźniony co najmniej o tydzień. Ale tak się kończy nagrywanie z wyprzedzeniem. Niestety to jest rzecz, którą teraz muszę robić, bo mam w planie ogarnięcie bardzo dużego problemu i to jest być albo nie być. Przygotuję się i będę miał nagrania z wyprzedzeniem, albo nie będę miał nagrań wcale, bo później nie będę miał czasu nagrywać, więc lecę ile fabryka dała. Yeah! Może by sobie kupić od niego ten talizman lepszy. Cały czas czekam, aż odblokują kolejny tier tego i będę mógł kupić już następny, bo ten jest troszkę lepszy niż mój, a ja chcę skoczyć poziom wyżej i mieć poziom wyżej od razu. No ale dobra, skoczmy na misję poboczną. Mam teraz do wyboru 2 misje poboczne i 1 główną. Główną sobie oczywiście zostawię na koniec. Na tym nagraniu spróbuję machnąć 1 misję poboczną. Z misji pobocznych mam God Duty, Deputized, tak, Deputized, jakoś tak to się czyta, w której nie wiem, o co chodzi, i Priority to jest ta misja. Widzicie, zielona, czyli fabularna. Misję God Duty próbowałem już przejść 2 razy, dostałem baty straszne, to jest moje 3. podejście i zastanawiam się, co robię źle, bo coś na pewno robię źle. Co mam do wyboru? To jest troszkę losowa sprawa i mi wcale nie przeszkadza, że to jest losowa sprawa. Ten troll hacker? Serio? Troll hacker? Okej. Ostatnio miałem do wyboru jakiegoś krasnoluda hackera, który był tak nieziemsko dobry. Ale widzę, że go nie ma. Dobra, Jimmy Mac pozostaje. No, jestem przyzwyczajony już do grania z tym cepem, chociaż wcale... To jest pierwszy koleś, którego bym się z Steamu pozbył, gdybym mógł. Gdybym miał kogoś lepszego do wyboru, to bym brał. Na przykład tego krasnoluda. Ta pani, standardowy rigger. I potrzebujemy jakichś ciężkich karabinów. 20 życia, automatyki na 6. To mi się podoba. Ten ma shotgun. Nie, shotgun za często trzeba przeładowywać. A gentleman 19, 6. Nie wygląda to najgorzej, przyznam. 18, 6 za mało życia jak dla mnie. 18. Tu jeszcze spore znaczenie ma, jak daleko oni mogą się poruszać, ale nie na tej planszy, nie na tej misji. Na tej misji 20, movement 14, ok, ten najbardziej pasuje, szczerze powiedziawszy. Wszystkie te elementy dodatkowe mam ogarnięte. Mój potrafi wydobywać organy i otwierać zamki. Ten wydobywa organy, ona potrafi rozwalić co trzeba, on potrafi rozwalić co trzeba i wszyscy są zadowoleni. Dobra, lećmy na misję. Tak, i tu się pojawia problem, bo na tej planszy już kiedyś byłem. Identyczna misja, tylko dużo prostsza, na mnie czekała. Problem jest taki, że to jest drugi taki przypadek i zaczyna mi się wydawać, że w tej grze jest troszkę mało plansz, co mi jakoś wybitnie nie przeszkadza, ale nie. Poprzednia misja, którą robiłem, która miała zdublowaną planszę, jedna z postaci rzuciła tekst, że idziesz tam i tam, przynajmniej znasz ulicę, czyli to było założenie, że trafiamy w to samo miejsce. Tutaj chyba czegoś takiego nie było, więc wydaje mi się, że albo to jest... Musiałbym tak wczytać się bardziej fabularnie, czy to jest dokładnie ten sam magazyn, którego my pilnujemy, czy nie. Mamy powstrzymać tłum idący do magazynu po sprzęt, o ile się nie mylę. I co jest ciekawe, tego sprzętu... Nawet nie chodzi o sprzęt, po prostu nie może się wydostać, nie może się dostać na czerwone pole więcej niż 3 osoby. O. Dobra, tu jest to, co znam, tu nie wiem, czy widzicie, jest na razie zasłonięte, może podejdźmy tą postacią. Rigerką postawmy sobie czołg.
czołg mi tu jedzie. Okej, to co jest dla mnie ważne do rozegrania taktycznego, to że tu jest działko, które będzie funkcjonowało dla mnie w momencie jak mój decker hacker przejmie to coś. Jest 50 parę procent szans, że mu się uda. Co jest? No. Jej! Jest. 2% szans, że trafię. Nie trafiłem. Ok. Mogę to zrobić w drugiej turze, to znaczy podbiec i ogarnąć. Problem jest taki, że jestem tutaj wystawiony i zaraz przybiegnie tłum z karabinami, który mi go wytnie. Jeżeli nie wytnie go w pierwszej turze, to dokończę dzieła w drugiej. I zastanawiam się, czy nie opłaca się tego zrobić później i nie wykorzystać tej postaci, na przykład postawić go, nie wiem, tutaj, nie? On stąd w jednej turze powinien chyba dobiec tutaj, móc to uruchomić i uciec z powrotem. Jak nie, to go przestawię. Maga dla odmiany bym postawił tutaj, bo stąd ma już zasięg swoją obszarówką. I ostatnia postać, czyli mój żołnierzyk. Żołnierzyk niech pobiegnie sobie i od razu się zabezpieczy za skrzynkami. To bardzo źle zabrzmiało. O! I to, co się dzieje tutaj, jest bardzo brzydkie. No ale dobra. Kolejny koleś, który będzie siekł strasznie, ale mi w tym momencie znacznie bardziej zależy na pozbyciu się tej hordy. Czy ja swoim magiem mogę na przykład rzucić tutaj 71%? Mogę i nawet jest spora szansa, że trafię. Mam nadzieję, że... Nice! Udało się. Teraz mam dylemat, bo mogę swoim robocikiem strzelić rakietą obszarowo tutaj. Jest tylko 5% szans na trafienie, 18% jak to lepiej, 24%. Jeżeli riggerką wzmocnię robocika, ten strzał będzie miał znacznie większy procent szans trafienia. Ale mogę również przywołać nią helikopterek, który właśnie się zbudził. Tak się czasem robi, wystarczy trochę pozmieniać te cuda tutaj i za którymś razem powinno załapać. O, teraz załapało i mogę go wstawić. I zastanawiam się, czy tego nie zrobić, bo to jest jedna postać więcej na planszy. Tak czy siak mogę postawić postać, żeby się tu zbunkrowała. I nie wiem, czy wy to czujecie, ale w tym momencie zaczyna się robić gęsto. Tą postacią nie dobiegnę i nie przejmę tego w pierwszej turze, co mi się bardzo nie podoba. Magiem sobie zablokowałem wyjście, może by mi się udało, gdybym miał... Nie, nie udało. Dwa klocki. Jednego by zabrakło, żeby tam dobiec, tak czy siak. Data Spike 55%, że mi się uda ich trafić. Może zróbmy tak, zobaczmy jak to wyjdzie. Jest! Wszystkich trzech! I to mi rozwiązało bardzo problem. Znaczy, wciąż jest dylemat, co zastosować. Ale wydaje mi się, że mogę na tą turę przestać myśleć o tej hordzie. Przywołać tą panią helikopterek. Na szczęście to mogę postawić za tym. Ten pan jest bardzo niebezpieczny. Tego pana bardzo nie lubię. On ma karabin i on ma tą samą zdolność, co mój Burst Fire. To jest, że wystrzeliwuje więcej naboi. Z tym, że on ma lepszą broń albo bardziej ogarnia. W każdym razie nie spotkałem żadnej postaci, która tak miota tymi pociskami jak ci goście tutaj. Ich będzie kilku. I to jest w sumie priorytet do zdjęcia. Czy ja mogę na przykład rakietę odpalić tak, żeby ich zdjąć? Mogę. 30% szans. Dobra. O, zróbmy to jeszcze lepiej. Czy ja mogę na przykład... Mogę podjechać tutaj. Jaka teraz... Trafiłem, ale tylko jednego. Niestety troszkę... Aha, jemu zdjąłem z pancerza. Dobra. A teraz dylemat. Czy ciąć do tego człowieka, licząc, że go zdejmę, ale prawdopodobnie mi się nie uda, bo ma za dużo życia, chyba żebym go tym 70% szans na trafienie. Aha. A jak tam mój ostatni robocik z zasięgiem stoi? Jeżeli podlecę tutaj,
66% szans na trafienie. Tych na razie olewam. Dobra, spróbujmy. Jeżeli nim trafię, to powinienem tym człowiekiem teraz być w stanie go zjechać. O, kryta nawet zasadziłem. Czemu? Aha, to jest ten. No to teraz pojawił się problem i to spory problem. Dobra, rozegramy to troszkę inaczej. Ty, mój helikopterku, dronie, lecisz tutaj, strzelasz temu w plecy. Mój czołg powinien podjechać tutaj, zwiększyć sobie szansę na trafienie. Co się nie stało. Dobra. Tych dwóch najniebezpieczniejszych gości jest teraz wyłączonych z użytku, bo muszą przeładować, bo wystrzelili się ze wszystkich pocisków. Więc teraz jest dobry moment, żeby się odkuć na nich. Więc mogę magiem, licząc, że trafię, podbiec za osłonę drugą, rzucić fireballa z 80% szansą trafienia. I zjebać to szczętnie. I w tym momencie to jest przegrana walka. Dobra. Haker praktycznie nie żyje. Spróbujmy przejąć działko. Jeżeli będzie zaminowane... Demet! Damn! Ojoj. Dobra. Ten mi teraz zrobi siekę. 39-50% szans na trafienie. Dobra, podbiegnijmy tutaj. Jak teraz się klaruje, 61. Dobra, zdejmijmy, mam nadzieję, i podło. I pozamiatane, proszę Państwa. Dobra, jak to zrobić? Zaraz przybiegnie do nich pomoc, co jest wręcz bardzo problematyczne. Hakerem spróbujmy przejąć. Ponownie. Dlatego gościa nie lubię, on nie jest tak dobry, jak powinien być. Działko w następnej turze zrobi siekę. Tą postacią wycofam się tu, gdzie stałem. I czarem obszarowym spróbuję zdjąć tych dwóch. Jeżeli nie zrobię tak jak przed chwilą, to... Powinno się udać. Ta pani zastosuje oznaczenie na tym człowieku. Znaczy tym trollu właściwie. Ten troll jest piekielnie mocny. Jeżeli przeładował, to nie będzie co zbierać ze mnie. Dronem zrobię taki motyw, że podlecę sobie tutaj. I strzelę temu dziadowi w plecy. Jeżeli to się uda, to powinienem go zabić. Z tym, że nie. Ten jeszcze nie ma rakiety do odpalenia. Nawet gdyby miał, to bym z niej nie skorzystał, bo byłoby to zbyt niebezpieczne. Ale ma obszarowy strzał, z którego nie skorzystam, bo zabiję sobie hakera. I spudłowałem. No dobra. I przybyło wsparcie. Hakera nie ma. Gdy mu się udało wcześniej, to wiałbym i zdążyłbym się wycofać za osłonę, ale w tym momencie jest kiepsko. Dobra. Nasz główny damage punktowy ma w tym momencie przechlapane i to bardzo. Gdzie się nie ruszę, to się wycofałem kiepsko, a poza tym muszę przeładować, żeby móc coś zrobić, więc... Dobra, wycofajmy się tutaj. Przeładujmy, jeżeli będziemy mieli szczęście, nie zginiemy, to nam się to przyda w przyszłej turze.
Muszę tego gościa zdjąć, bo on w następnej turze dobiegnie tutaj. Ona nie ma żadnych ataków, które zadają obrażenia, więc ona go nie zdejmie. On powinien obszarówką rzucić tutaj, żeby trafić tych trzech. Nie jestem w stanie, trafić tych trzech. Dobra, ryzyk fizyki, idziemy. Nie jestem pewien, czy było warto. Robotem możemy cofnąć tutaj i trafić mu w plecy, licząc, że trafimy, ale spudłowaliśmy już, jest po ptakach. Mogliśmy w sumie oznaczyć, że były większe szanse trafienia. To pierwszy uciekinier dotarł do bazy, niestety. Zamiecione, proszę państwa. Zamiecione, a to nie jest ostatnia fala. Czemu on się nie ruszył? Głupi? Tych bym zdjął. Ale zrobię coś niezbyt. Znaczy się przesunę się tutaj. Co mi nie zwiększyło szans. I kryt. Jakby poszedł kryt obszarowy tam na górę, to by było znacznie bardziej przydatne, ale... A czy, nie wiem, czy zauważyliście, tym się tak głupio wystawiam na trafienia, licząc, że ktoś się skusi i będzie próbował mnie zabić, a ja tego mogę sobie kolejnego przywołać, więc... Dobiegnie? Prawie. Prawie! Proszę państwa, fajnie by było, gdyby te beczki wybuchały. Nie wybuchają, niestety. O, nie przewidziałem tego, że ten koleś może strzelać w następnej turze. Ja próbuję powstrzymać, żeby nie przebiegli, a tu się okazuje, że za chwilę będzie koniec. tak. Tak bardzo. Podjedźmy sobie tutaj. Jedna tura do rakiety. O. O, to nam nawet wyszło. Za daleko jest, tego nie ogarnę, tak? Tak. Ale mogę podlecieć sobie tutaj i strzelać temu człowiekowi w plecy. Królowi właściwie. Wow, ten nie atakował w ogóle. To było fajne. A nie, to jeszcze nie koniec ich tury. Za mało many, żeby zrobić tarczę, ale tarczy nie potrzebuję w tym momencie. W tym momencie potrzebuję trafić tego, żeby zszedł, licząc, że tego drugiego przy okazji też zdejmę. Dobra. Znaczmy tą cholerę, będzie go większa szansa na wkoszenie mu damage'u. To prawda, nie robi to żadnej różnicy w tym momencie, ale... 65%, a jakbym podjechał na przykład tutaj, później piesek się na mnie rzuci, ale 100% na wjazd w plecy. I to był dobry plan, tu by się przydała rakieta i tu by się przydał atak obszarowy. Niestety, tego zrobić nie mogę. O, zepsuł mi działko w międzyczasie, nawet nie zauważyłem. Dobra, który z nich jest... Jest. Najsłabszy. Jeżeli chodzi o ilość życia, mógłbym podlecieć i strzelać do tamtego, który jest ruszony. Jak podlecę tutaj, to i tak tamtego nie zakoszę. Prawda, z pancerza mu tylko zdejmuję, ale... I straciłem robocika jednego. Tego lepszego, który ma atak obszarowy.
Dobra, pani przywołuje drugiego drona, skoro już pani może. Właśnie, jakby ktoś miał taki błąd, jak ja miałem na samym początku, że nie mogę wybrać czwórki i piątki, to z klawiszy można wybierać te ataki, więc takiej tragedii nie ma. Jakbym się nie ustawił, tu jest parszywie. Jakbym się nie ustawił, tu jest bardzo parszywie. Gdzie pobiegł ten koleś? Czemu pobiegł tutaj? Menot. Troszkę mu z życia zeszło. Podlećmy tutaj. Ale byłoby pięknie, jakbym go zabił teraz. Cudownie. Teraz magiem wycofam się tu, wystawiając się. Ha, 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 koniec many. Nie rzucę kolejnego firebola. Dum! I tym oto pięknym sposobem właśnie przegrałem. Wystarczy, że będą biegli. Tak. I głupota mnie troszkę przeraża, no ale dobra. Gdybym miał, to bym poświęcił drona. No nawet nie musiałbym poświęcać drona. Mógłbym odlecieć na przykład tutaj i 100% trafienia w najsilniejszego gościa z najmniejszą ilością życia. Teraz ta obszarówka z krytem, która zdjęłaby dwóch. Marzenie. Niestety, tak łatwo nie ma. Nie zdjąłem gościa. Nawet pomimo krytycznego ataku. Naprawmy drona. Hello. I koniec! Niestety. Słabo było. Ciąg pecha na początku z hakerem mnie osłabił na tyle, że to było nie do wybronienia. Nie wiem, może powinienem wziąć żywych graczy troszkę mocniejszych, którzy by ogarniali, co się dzieje. Demet. Dziękuję za uwagę, hej! Smuteczek. Alt F4, żeby mi nie zapisało przypadkiem.